Na pewno staramy się dostosować model studiów do potrzeb i rynkowych, i oczekiwań samych studentów. Zwłaszcza dla nas ważne jest tworzenie nowego modelu studiów magisterskich. Naszym takim założeniem generalnym jest to, żeby przygotować ich zarówno merytorycznie do konkretnej pracy zawodowej, a więc przygotować ich jakoś w kompetencjach zawodowych, ale jednocześnie pozostawić czy oprzeć całe to kształcenie na formule uniwersyteckiej, żeby ten poziom wykształcenia ogólnego, poziom no, po prostu ich urobienia intelektualnego także był wysoki, tak, żeby mieli szerokie perspektywy poznawcze, horyzonty myślowe szerokie, zakorzenione głęboko w polskiej tradycji kulturowej, europejskiej kulturowej tradycji, jak też jednocześnie mający rozeznanie w świecie współczesnym nowoczesnej humanistyki. No na pewno nie kształcimy Adasiów Miałczyńskich, prawda? To po pierwsze. Profil naszego studenta, staramy się, żeby ten profil był profilem człowieka wykształconego ogólnie, mającego bardzo dobre rozeznanie w najnowszych zjawiskach w humanistyce, jednocześnie człowieka, który żyje życiem kulturalnym, wie, co się dzieje w najnowszej kulturze polskiej, światowej, a więc jego jest takim, można by powiedzieć, do pewnego stopnia jest erudytą, który ma szeroką wiedzę, zna mechanizmy, procesy, jakie zachodzą we współczesnym świecie kultury, a jednocześnie ma poczucie głębokiej tradycji. Przy tym wszystkim łączy kompetencje zawodowe tych specjalności, które sam sobie by tutaj mógłby sobie wybrać. To jest bardzo istotne. Chodziłoby nam o to, żeby stworzyć człowieka mądrego, żeby nasz absolwent był człowiekiem mądrym, rozumiejącym świat i otwartym na ten świat. No, myślę, że to jest ideał, do którego powinniśmy dążyć. I my, jako wspólnota akademicka, i studenci, i wykładowcy. Jeżeli już omawiamy na ćwiczeniach jakiś konkretny tekst, tak, utwór, którego jest ograniczona ilość egzemplarzy w naszej bibliotece, automatycznie korzystamy z e-booków albo z publikacji innych, na innych portalach, prawda? Gdzie studenci od razu mają dostęp do tekstu, czy chociażby przez smartfona, czy przez w inny sposób. Także to są techniki, technologie, które mają służyć. Nie są celem samym w sobie, służą i ta nowoczesna technologia jest jak najbardziej elementem pożądanym. Inwestujemy w to tak, żeby ten przekaz, spotkanie, rozmowa, czy to konwersatorium, czy wykład były prowadzone w sposób no, z wykorzystaniem najnowszych technik, technologii. Nasz absolwent rozumie, co czyta. Umie nawet stworzyć sam tekst spójny, przejrzysty, logiczny. Tekst, w którym zawrze nie tylko informacje, ale w którym zinterpretuje rzeczywistość. A więc te kompetencje w mówieniu i czytaniu, redagowaniu i pisaniu. A więc jednym słowem ekspresji, tak? I czytania ekspresji, i ekspresji bezpośredniej są to kompetencje naszych absolwentów. Nie wydaje mi się, żeby absolwenci innych kierunków mieli możliwość właśnie takiego rozwoju. A więc elementy z kultury języka, żywego, mówionego, języka pisanego są tutaj stałym, ważnym elementem naszych studiów. I to są kompetencje, które no, ja bym nawet sugerował, żeby rozszerzyć, czy starać się wprowadzić także na innych wydziałach. To jest element bardzo ważny. Myśmy tutaj jeszcze za poprzednich władz dziekańskich właśnie wprowadziliśmy taki przedmiot kultura języka polskiego. A więc przedmiot dla innych filologii, gdzie oni uczyliby się właśnie pewnych elementów retorycznych, pewnych retoryki, budowania tekstów, komponowania wypowiedzi. To są rzeczy ważne. Tutaj myślę, że poloniści, jeśli użyć takiego określenia, są tą solą ziemi. Pytanie trudne, ale ja znam na nie odpowiedź. Liczy się,
liczy się. Z moich kontaktów z dyrekcjami innych polonistyk, no wiem, że mamy swoje miejsce na mapie polonistyk krajowych. Oczywiście tę polonistykę w takim rozumieniu, jej rangi, stanowią studenci, którzy tu przychodzą. A więc jest ich, no ja nie mówię, że ilość to równa się jakość, ale to, że te studia tu trwają i to naprawdę przychodzi dużo studentów, tak? No bo jeżeli rekrutuje nam się 102 czy tam na pierwszy stopień, na początek, no to jest to dużo. Liczy się też ze względu na prowadzone badania. Tutaj muszę wymienić postaci, które są w kraju od razu rozpoznawalne. A więc myślę tutaj o profesorze Chwinie, o profesorze Rośku, jego badaniach. Ale są też obszary takie, o których i badania, i badacze, o których jakoś tutaj niekoniecznie my musimy coś wiedzieć, prawda? Przeciętnemu mieszkańcowi Trójmiasta, czy nawet przeciętnemu studentowi polonistyki nie jest on jakoś tam. Ale są przecież tacy badacze i ich osiągnięcia naukowe są w kraju rozpoznawalne i potem rozpoznaje się gdańską polonistykę. No należy żałować, że niestety w ostatnim okresie przeżyliśmy takie traumatyczne doświadczenia śmierci dwóch wielkich profesorów wielkiej klasy, bezapelacyjnie wielkich i znanych, których marka, jakość, potencjał naukowy, tak, autorytet naukowy był w kraju rozpoznawalny. Kiedy mieliśmy uroczystości pogrzebowe, to kondolencje przychodziły z wszystkich najważniejszych, wszystkich w zasadzie polonistyk kraju. Myślę tutaj o świętej pamięci profesorze Janu Ciechowiczu, który gdańską teatrologię stworzył, tak? No i o profesorze świętej pamięci profesorze Edwardzie Brezie, największym autorytecie w zakresie onomastyki. Co by tu jest mówić, stworzył gdańską onomastykę. No więc niestety mamy też takie smutne akcenty, ale po tym jest też Gdańsk rozpoznawalny. Mam nadzieję, że też po innych jeszcze badaniach, których już może nie będę wymieniał, ale wiadomo, że w Gdańsku się tam dzieją te rzeczy i że z tym kojarzone jest nasza polonistyka. Z nowoczesnością i tradycją.